Witajcie. Tak w ogóle w Niemodlinie witali nowy rok mieszkańcy Niemodlina. Właśnie pokażę wam. Szczerze, jeszcze po sobie nawet nie posprzątali. Raporacje zostawali. No. I tak tutaj właśnie w Niemodlinie strzelali. O, przychodzę wam pokazać, bo nie uwierzycie. W każdym mieście inaczej strzelali, ale zbierali po sobie petardy i nawet tutaj koszyk. O, z koszyka też walili. O, z koszyka też Biedronka. Aż chciałem wam pokazać, bo sam nie uwierzyłem. Powiedziałem, a przyjdę, zobaczę, nakameruję, bo normalnie, o, flaszki po szampanach. Tak jakoś dziwnie, nawet nie posprzątali po sobie, o. Tak to jest. Tak świętowali. Tak świętowali nowy rok. I nawet ludzie nie posprzątali po sobie. O. O, znak włamali. Jak to wygląda wszystko. Zamiast posprzątać po sobie, jak poszali i przywitali nowy rok, powinni wziąć się wszyscy, którzy strzelali, zebrać to i rzucić to do kontenera. A nie. Po prostu wygląda to bardzo nieładnie. Idziemy dalej. Wam pokażę coś jeszcze bardziej hardkorowego. Chodźcie tutaj. Wam pokażę. Tak, tego jest naprawdę mnóstwo. Chodźcie jeszcze zobaczyć tutaj. Jesteśmy na drodze, która prowadzi na przystanek autobusowy. No fajnie, że po prostu ludzie fajnie spędzają, że. O, widzicie? O, ile tego jest? Różne fajerwerki. Różne fajerwerki puszczali. O, tak. Wszystko na palecie poustawiali. Naprawdę mega fajnie, ale chociaż postawili koło kosza, a tamci po prostu nie posprzątali po sobie. No, pokazuję wam szczerze, jak się w ogóle ludzie z Niemodlina po prostu bawili w nowy rok. Dzisiaj wyszedłem na chwilę, aby wam to wszystko pokazać. No.
żebyście wiedzieli, że nie Modlin fajnie spędzał tego Sylwestra, tylko nie posprzątał po sobie. No a jutro ludzie, którzy będą to sprzątać, będą mieli bardzo dużo roboty. Współczuję im wszystkim, że muszą za normalnych ludzi to w ogóle sprzątać. Tak więc jeszcze w jedno miejsce pójdziemy. Rozstawili i o, pełne kosze. Jutro będą mieli roboty, a roboty naprawdę dobrze. Sławny ośrodek Domu Kultury. Tak więc jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Ale na drugi rok ludzie, sprzątajcie po sobie naprawdę, bo to nieładne, nieładnie jest.